Dzisiaj chcemy się przyjrzeć wadze Słowa Bożego w naszym chrześcijańskim życiu. Od pierwszego rozdziału Biblii widzimy wagę Bożego Słowa, Słowa wypowiadanego przez Boga w odniesieniu do Bożego celu wobec człowieka. Co widzimy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju? Na nowo i na nowo i na nowo czytamy te słowa Bóg powiedział. Widzimy, że wypowiadane przez Boga słowo miało moc stwórczą, kiedy Bóg powiedział, niech stanie się światłość. Światłość się stała natychmiast. Potem Bóg powiedział, niech stanie się firmament pośrodku wód i niech oddzieli wody od wód. I tak się stało. Następnie Bóg powiedział, niech się zbiorą w jednym miejscu wody, które są pod niebem i niech się ukaże sucha ziemia. I tak się stało. Widzimy, że ziemia, która została zrujnowana przez grzech, przez upadek szatana, najwyraźniej, który miał miejsce między pierwszym a drugim wierszem Księgi Rodzaju, ta ziemia została na nowo utworzona. Stworzona przez Boga, co mamy opisane w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. I to uczynienie ziemi na nowo dokonało się przez wypowiadane przez Boga słowo i przez działanie Bożego Ducha, o czym czytamy w drugim wierszu. A więc od samego początku, od pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, widzimy moc wypowiadanego przez Boga słowa. I dlatego tak ważne jest, abyśmy otworzyli się na Boże Słowo, czyli na Biblię. Kiedy dochodzimy do końca Biblii, do Księgi Objawienia, ponownie w ostatnim akapicie Biblii widzimy wielką wagę Bożego Słowa. Księga Objawienia, rozdział 22, wiersz 18 i 19. Jest tu mowa o naszym stosunku do słów tej księgi, co odnosi się w szczególności do Księgi Objawienia, ale ma też znaczenie wobec całej Biblii. Czytamy tutaj, że nie wolno niczego ani dodawać, ani ujmować. Z tej księgi. Jeśli ktoś doda coś do tej księgi, Bóg dołoży mu plag opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś odejmie coś ze słów tej księgi, Bóg odejmie z jego działu życia i ze świętego miasta. A więc zarówno w pierwszym rozdziale, jak i ostatnim rozdziale Biblii widzimy wielką wagę Bożego Słowa. I także podczas ziemskiej służby Pana Jezusa Chrystusa czytamy w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza o tym, co wydarzyło się, gdy Pan Jezus miał 12 lat. Siedział w świątyni i rozprawiał ze znawcami Pisma i z nimi dyskutował na temat Słowa Bożego. W drugim rozdziale i 46 wierszu czytamy, że siedział w świątyni wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. Zadawał im pytania odnoszące się do Słowa Bożego, a więc pierwszy obraz Pana Jezusa w młodym wieku widzimy w sytuacji rozprawiania o Bożym Słowie. Zadaje pytania i być może nawet wyjaśnia. I czytamy, że wszyscy, którzy go słuchali, zdumiewali się jego rozumem i odpowiedziami. A więc Pan Jezus Chrystus od dzieciństwa był pilnym studentem Biblii, wtedy jeszcze tylko Starego Testamentu. Pamiętajmy, że nie miał takiej Biblii jak my, którą łatwo mógł czytać w domu. Było niewiele kopii Starego Testamentu, które były dostępne. Pismo było ręcznie przepisywane na zwojach i było bardzo drogie, także niewielu ludzi je posiadało. Zazwyczaj tylko synagogi posiadały kopie Pisma. W synagogach dzieci były uczone Słowa Bożego i przez pierwszych 12 lat to wszystko, co Jezus miał do dyspozycji, gdzie mógł się uczyć Słowa Bożego. Słuchał z uwagą, przyswajał wiedzę i znał Pisma i bez wątpienia kontynuował to przez całe swoje życie. I kiedy miał 30 lat i rozpoczął swoją służbę,
I kiedy rozpoczyna służbę, widzimy znowu wagę Słowa Bożego. Kiedy tylko został ochrzczony, udaje się na pustynię, aby tam pościć i modlić się przez 40 dni i po tym czasie diabeł przychodzi, aby go kusić. To jest część Bożego planu dla swego syna, będącego tutaj na ziemi. I diabeł przychodzi z pewnym pokuszeniem. A Jezus odpowiada diabłu, cytując Słowo Boże. Po prostu mówi, napisano. Taka jest moja odpowiedź. Kusisz mnie, abym zamienił kamienie w chleb, ponieważ jestem głodny, gdyż nie jadłem od 40 dni, ale ja żyję Słowem Bożym. I zacytował słowa z Księgi Powtórzonego Prawa z 8 rozdziału, mówiąc, nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem Boga. To jest zapisane w Ewangelii Łukasza, 4 rozdział i wiersz 4. Rozwinięcie tych słów mamy w Ewangelii Mateusza, w 4 rozdziale i 4 wierszu, że człowiek będzie żył każdym słowem pochodzącym z ust Boga. A to jest cytat z Księgi Powtórzonego Prawa, 8 rozdział i wiersz 3. Jak człowiek powinien żyć? Każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. To są pierwsze słowa, które Jezus wypowiada, które są zapisane w Biblii, po tym jak rozpoczyna swoją służbę, po Jego chrzcie. Człowiek nie będzie żył samym chlebem. I moglibyśmy dodać i wszystkimi innymi rzeczami potrzebnymi do życia. One wszystkie nie wystarczą do życia. Człowiek ma żyć każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Innymi słowy, jeżeli nie skorzystam z czegoś, co Bóg do mnie powiedział, w tej mierze nie osiągnę pełni życia, którą Bóg dla mnie zamierza. Wierzę, że to jest powodem, dla którego życie tak wielu chrześcijan jest płytkie. Nie znają swoich chrześcijańskich przywilei, żyją w strachu, żyją w niepewności, są pokonani przez grzech. Co jest powodem tych wszystkich rzeczy? Dlaczego tyle zamętu w ich domach? Dlaczego dzieci, tak wielu wierzących, idą do świata? Odpowiedzią na to wszystko jest ta jedna rzecz. Wielu chrześcijan nie traktuje poważnie czytania Słowa Bożego i karmienia się nim na co dzień, a potem nie potrafią żyć. W rzeczywistości Jezus porównał Słowo do pokarmu. Nie samym chlebem będzie żył człowiek. Wszyscy wiemy, że potrzebujemy pokarmu, aby uzyskać siły. Potrzebujemy jedzenia, aby kontynuować nasze życie na tej ziemi. I Jezus do tego porównuje Słowo Boże. Dokładnie tak jak potrzebujemy jedzenia, tu jest coś, co jest ważniejsze niż jedzenie. Aby przyjąć Słowo Boże. I kiedy po raz drugi diabeł przyszedł do niego i go kusił, cytując Boże Słowo, widzicie, że diabeł zauważył, że Jezus cytuje Słowo Boże i on także zaczął cytować Słowo Boże, aby, jeśli to możliwe, zwieść Jezusa. Mówi, dlaczego nie skoczysz z szczytu świątyni, ponieważ jest napisano, że rozkaże o tobie swoim aniołom. Mateusza, 4 rozdział i wiersz 6. Ale wtedy Jezus odpowiedział, ale jest także napisane, że nie wolno kusić Boga. I tutaj możemy znowu się czegoś nauczyć z odpowiedzi Jezusa. To znaczy, że diabeł może również posługiwać się Słowem Boga, ale wyrwanym z kontekstu. I patrząc na 2000 lat chrześcijaństwa, widzimy wiele takich przykładów. Różne sekty i grupy, które natworzyły różnego rodzaju nauki, wyrywając biblijne wiersze z kontekstu i budując wokół nich swoją doktrynę i budując denominacje wokół tych doktryn. I nie zdają sobie sprawy, że to diabeł cytuje im te wiersze. Przecież jest napisane. A więc uczymy się tutaj, że cała prawda Boża nie jest oparta tylko na tym, że to jest napisane, ale że coś jest napisane i jeszcze coś innego jest także napisane. Innymi słowy, musimy porównywać jedne fragmenty Pisma z innymi fragmentami, aby zrozumieć cały zamysł Boga. Dlatego jeśli naprawdę chcesz rozwijać się w swoim chrześcijańskim życiu, musisz z uwagą studiować Pismo. W 2 liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, czytamy, że całe Pismo jest natchnione przez Boga.
wiersz 16. Innymi słowy, jest coś szczególnego, jeśli chodzi o tą księgę. Te 66 ksiąg, które składają się na Boże Słowo, na Biblię, Boże tchnienie jest w tych słowach. To nie są tylko zwykłe słowa. Znaczenie tego wyrażenia, że jest to natchnione przez Boga, oznacza, że jest w nich dech Boga. To jest tak jak przy stworzeniu Adama. Bóg wziął glinę i ukształtował ją jak człowieka. Głowa, oczy, ręce, nogi, wszystko było na miejscu. Ale to jeszcze nie był człowiek. Ale dalej czytamy, że Bóg tchnął w tego człowieka i nagle on ożył, stał się duszą żyjącą. I dokładnie takie samo jest Boże Słowo. Tak jak Adam otrzymał dech Boga w siebie, tak jak Jezus pojawił się wśród swoich uczniów po zmartwychwstaniu i czytamy, że tchnął na nich i powiedział: otrzymajcie Ducha Świętego. W drugim liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, czytamy, że Boże Słowo również jest przez Boga natchnione. Jest życie w tych słowach, tak jak życie pojawiło się w Adamie i tak jak Duch Święty stąpił na tych uczniów, na których Jezus tchnął. A więc te słowa zawarte w Piśmie to nie są tylko historie, to nie są jakieś puste słowa, ale widzimy tutaj obietnicę, że Boży dech jest w tych słowach. Jest moc w tych słowach, niesamowita moc w Słowie Boga. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, Słowo Boże jest żywe i pełne mocy. List do Hebrajczyków 4:12. Przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha. Słowo Boga jest jak latarka. Jest żywe i skuteczne. Przeszukuje głębokości naszych serc. To jest tak jak z prześwietleniem. Mamy dzisiaj te różne urządzenia, które są w stanie pokazywać nasze wnętrze. Możemy zobaczyć, co tam jest nie tak i jakże przydatne są takie prześwietlenia do celów medycznych. I Boże Słowo w podobny sposób prześwietla nasze wnętrze i pokazuje nam, co tam jest nie tak. A więc człowiek, który nieustannie wystawia się na światło Bożego Słowa, odkryje w swoim życiu wiele rzeczy, które trzeba naprawić. I Bóg mu pomoże w tej dziedzinie. W 2 Tymoteusza 3:16 czytamy dalej, że całe słowo jest natchnione przez Boga i jest pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Bóg używa swego słowa, by nas korygować, by nas uczyć, by nas trenować, aby prowadzić nas na drodze sprawiedliwości. I cel jest taki, abyśmy byli doskonali i przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła w pełni. Abyśmy mieli siłę i zdolność. Boże Słowo jest jak pokarm. Boże Słowo jest także jak miecz, którym posługujemy się w naszym konflikcie z szatanem. Największym przykładem jest oczywiście sam Jezus. W tych 3 pokuszeniach opisanych w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza widzimy, że nie posługiwał się żadną inną bronią, jak tylko spisanym Słowem Boga. I jeśli znamy Słowo Boga, jesteśmy w stanie przepędzić diabła za każdym razem, gdy się do nas zbliża ze swoją pokusą. Ale jeśli nie znasz Bożego Słowa, jesteś bezradny. I w liście do Efezjan w 6 rozdziale czytamy, że Boże Słowo jest mieczem ducha. Wiersz 17. W Efezjan 6:17 czytamy, że miecz ducha to Słowo Boże, którym walczymy z szatanem. To taka militarna ilustracja, gdyż w tamtych dniach żaden żołnierz nie udałby się na wojnę bez miecza. To była ważna część jego zbroi, służąca do ataku. Pozostałe części zbroi służą obronie. Pancerz, hełm, obuwie, wszystkie to są elementy ochronne. Efezjan 6:13-17. I jest tylko jeden element w całej tej zbroi Bożej, który służy do natarcia, aby walczyć z naszym wrogiem. I jest nim miecz ducha, Boże Słowo, które jest mieczem, którym możemy przepędzić szatana. Jeśli szatan sprawia ci problemy, możesz go przepędzić Bożym Słowem, jeśli tylko wiesz, jakie słowo mu zacytować.
Jezus cytował konkretne słowo do każdego pokuszenia. Skąd to wziął? Czy otrzymał to w nadprzyrodzony sposób, dlatego że był Bogiem? Pamiętajmy, że kiedy Jezus przyszedł na ziemię, dobrowolnie odłożył na bok możliwości, jakie posiadał, będąc Bogiem. Oczywiście nadal w swojej osobowości pozostał Bogiem. Był bezgrzeszny i był nadal Bogiem w swojej osobowości, ale jako człowiek nie korzystał z dostępu do Bożych możliwości, z wszechmogącej mocy, wszechwiedzącej mądrości. Odłożył to wszystko, aby stać się w pełni człowiekiem, tak jak my. W innym wypadku nie byłby dla nas przykładem. Kiedy przyszedł na tą ziemię jako małe dziecko, w jego umyśle nie było Bożego Słowa. Tak jak każde inne dziecko, które rodzi się na ten świat, nie ma Bożego Słowa w swoim umyśle. Dopiero później dziecko zdobywa tą wiedzę, słuchając albo czytając. I tak Jezus napełniał swój umysł Bożym Słowem podczas tych lat, gdy dorastał na ziemi. I z tej bazy wielu, wielu wierszy, które przechowywał w swoim umyśle, Duch Święty podał mu jakiś wiersz, który był odpowiedni na pierwsze pokuszenie i kolejny wiersz, który był odpowiedni do drugiego pokuszenia i kolejny, który był odpowiedni do trzeciego pokuszenia. I to jest dokładnie to samo, co Duch Święty chce robić w naszym życiu. We wszystkich okolicznościach, na jakie napotykamy, ja tego doświadczam od 47 lat. Jako nowonarodzony chrześcijanin, w wielu trudnych sytuacjach, z którymi musiałem sobie radzić, w różnego rodzaju próbach i trudnościach, doświadczyłem tego, że Duch Święty wybiera jakiś fragment słowa i daje mi to. Ale skąd on bierze? Z Biblii, którą przechowuję w moim umyśle. Czytając Biblię od wielu lat, zbudowałem bazę danych w moim umyśle. Ale jako, że nasza pamięć jest daleka od doskonałości, musimy czytać to słowo na nowo i na nowo. Nie tylko, aby odświeżyć naszą pamięć, ale dlatego, że Bóg z tego samego wiersza może nas oświecić nowym światłem. Wielokrotnie się o tym przekonałem, że czytając ten sam wiersz po raz 20 czy 50, widzę w nim coś nowego, ponieważ taka jest natura Bożego Słowa. Różni się od słowa człowieka, od słów zapisanych w książkach do historii czy do chemii, gdzie coś studiujesz i już to masz i sięgasz wyższego poziomu. Jak w matematyce, najpierw uczysz się dodawania, a później odejmowania. Boże Słowo nie jest takie. Ono jest raczej podobne do bezdennej studni, źródła wody, która ciągle wytryskuje. Po raz setny czytasz jakiś wiersz i coś nowego odkrywasz. I kiedy rozmyślamy nad Bożym Słowem, to jest bardzo ważne, abyśmy nad nim rozmyślali i wtedy Duch Święty we właściwym czasie wybiera z tego słowa, które zgromadziliśmy w naszym umyśle i daje to nam i to jest dokładnie to, czego potrzebujemy w danej sytuacji. Wielu chrześcijan nigdy tego nie doświadcza w swoim życiu, ponieważ uważnie nie studiuje Bożego Słowa. Pozwólcie, że pokażę wam ten fragment z psalmu pierwszego, który dobrze jest znany wśród chrześcijan. W pierwszym psalmie Dawid pisze: jakże szczęśliwy jest człowiek, który rozmyśla nad prawem Jahwe. W tamtych czasach to było tylko pismo Starego Testamentu. Prawo Mojżesza i jeszcze kilka innych ksiąg, które zostały spisane przed czasem Dawida, to była tylko jakaś niewielka część Starego Testamentu. To wszystko, co Dawid posiadał jako święte pismo. Ale mówi, że człowiek, który nad tym rozmyśla, jest błogosławiony, jeśli ma upodobanie w nim. Nie, że tylko czyta, aby uspokoić swoje sumienie, ale znajduje upodobanie w tym prawie Pana i rozmyśla nad nim w dzień i w nocy. Słyszeli to słowo na jakichś zgromadzeniach, ale później rozmyślali o nim. Nie mieli przecież Biblii w domu, tak jak mówiłem, nie mieli w tamtych czasach swojej własnej prywatnej Biblii, ale były pisma w świątyni, gdzie Dawid mógł słuchać. A wtedy mógł o tym rozmyślać w ciągu dnia. I mówi, że taki człowiek będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód,
które wydaje swój owoc w swoim czasie, a jego liść nie więdnie, i wszystko, co robi, powiedzie się. Cóż to za piękny obraz drzewa, które nigdy nie wysycha, zawsze zielone. To jest obraz człowieka, który nieustannie rozmyśla o Bożym Słowie. Obraz świeżości. Drzewo wiecznie zielone. To obraz świeżości. I ten wiersz uczy nas, że drogą do świeżości jest nieustanne rozmyślanie o Bożym Słowie. I przekonałem się o tym na przestrzeni wielu lat. Im więcej rozmyślam o Bożym Słowie, moje życie nabiera świeżości. Nigdy nie muszę być suchy. I Bóg nie tylko daje mi słowo, abym mógł sobie radzić z pokuszeniami, tak jak Jezus musiał sobie z nimi radzić, ale On także daje mi słowo, które mogę przekazywać innym ludziom, kiedy oni przechodzą przez różne doświadczenia i pokusy. I to nie tylko dlatego, że jestem kaznodzieją. Bóg może i tobie dać to słowo, chociaż nie stajesz za kazalnicą i nie przemawiasz, ale może dać ci słowo, które przemówisz do konkretnej osoby, nawet jedno zdanie, jakieś słowo z Pisma, albo napiszesz do kogoś jakieś wiersze z Pisma. Ktoś, kto zmaga się z jakimś konkretnym problemem. Duch Święty może wybrać to słowo, które masz zgromadzone w swojej bazie danych i wybrać dobre słowo nie tylko dla ciebie, ale także dla innych ludzi. To jest niesamowita rzecz. Nie tylko świeżość w twoim życiu, ale więcej, wydajesz owoc. Czytamy, że to drzewo wydaje swój owoc w swoim czasie. Tak jak owoc wychodzi z gałęzi drzewa, i wiemy, że ten owoc nie jest dla samego drzewa. Każde drzewo błogosławi ludzi, którzy zrywają te owoce i zjadają je. A więc czytamy tutaj o człowieku, który rozmyśla o Bożym Słowie i sam doświadcza świeżości. Jego liście są zawsze zielone. 365 dni w roku jest świeży i wydaje owoc we właściwym czasie, a więc kiedy jest na to potrzeba. I inni ludzie mogą przyjść i zjeść ten owoc i doświadczyć odświeżenia. To jest coś cudownego. To cudowny sposób, by tak żyć. Bóg chce, abyśmy tak żyli. Otworzyć się na Boże Słowo, czytać je, rozmyślać nad nim, walczyć z diabłem jak mieczem, karmić się tym Słowem jako naszym duchowym pokarmem i pić z tego Słowa jak drzewo pije z wód rzeki i jest zawsze świeże. Rzeka tutaj jest obrazem Bożego Słowa. I mamy tutaj obraz wody, którą to drzewo pije przez korzenie. I to drzewo dzięki tej wodzie jest świeże, zawsze. I wydaje owoc przez soki płynące przez gałęzie, aby inni ludzie byli ubłogosławieni. To wszystko jest rezultatem Bożego Słowa, które dociera do naszego systemu. Jest jeszcze coś, o czym czytamy w Księdze Jeremiasza w 23 rozdziale. Boże Słowo jest jak młot i jak ogień. Czytamy tutaj w Księdze Jeremiasza w 23 rozdziale o mocy Bożego Słowa. Czytamy tutaj też o fałszywych prorokach. I Bóg mówi, że nie posłał tych proroków. Oni wypowiadają słowa, które nie przynoszą żadnych rezultatów. Ale gdyby Bóg dał im swoje słowo, to ono przyniosłoby rezultaty. I w końcu w 29 wierszu Bóg mówi, moje słowo jest jak młot, który kruszy skałę. I jest jak ogień. Boże Słowo może zniszczyć skały, które są przed nami, które powstrzymują nasz rozwój. Boże Słowo jest jak ogień, który rozpala nasze poświęcenie dla Pana Jezusa Chrystusa. Jest wiele takich obrazów, które opisują Boże Słowo, aby pokazać nam Jego ogromną moc, aby odświeżyć nas, aby nakarmić nas, aby udzielić nam zdolności, by walczyć z diabłem, aby wydawać owoc, który będzie błogosławieństwem dla innych i także, aby podtrzymywać naszą gorliwość dla Chrystusa i także jest jak młot, którym rozwalamy wszelką skałę, która stoi na naszej drodze,
abyśmy mogli wypełnić Boży zamysł w naszym życiu. A taka jest Boża wola, abyśmy zrealizowali Jego plan dla naszego życia. I do tego potrzebujemy Bożego Słowa. Niech Was Bóg błogosławi.